Witam Was na moim kanale Beauty by Mikasia, dzisiaj denko kosmetyczne. Pierwsze denko w 2024 roku. To jest pierwszy film na moim kanale w tym roku, więc chciałam Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia. No i niech ten 2024 będzie jeszcze lepszy niż ten poprzedni. Dużo zdrowia, optymizmu i wszystkiego, co sobie życzycie z całego serca. Dużo mi się tego nazbierało, więc jedziemy. Kolejność nie ma znaczenia. O, Listerine Cool Mint. To jest, wiecie, taki hardcore. Jeżeli nie lubicie mocnych takich,
takich wypalających, no to polecam Wam ten zielony. Jest łagodniejszy. Ja na zmianę stosuję te płyny, a powiem Wam, że z tym płynem Listerine to jestem 17 lat. Dzięki mojej koleżance zaczęłam używać, bo ona jeździła do Stanów, mieszka teraz w Stanach od 100 lat i ona mi w ogóle przywiozła, zaraziła mnie tym i przywoziła mi, a później pojawiło się to w Rossmanach, także taka krótka historia, po prostu takie długie przywiązanie, nie, do płynu. Ale bardzo lubię i zawsze jak mi się kończy i nie mam w zapasie, a najczęściej mam w zapasie, to wiecie, po umyciu zębów czuję, że czegoś mi jeszcze brak, tego takiego przepłukania i takiej świeżości. Uwielbiam. Ziaja, mięta herbaciana, no to jest hit zeszłego roku, moje odkrycie, uwielbiam, ponieważ to jest tak przepiękny zapach, który jeżeli potrzebujecie rozluźnienia, takiego, wiecie, relaksacji, to świetnie do wanny, ta mięta herbaciana otula i tak relaksuje. W lato, jak były upały, to pod prysznic z chłodną wodą, to jest takie odświeżenie. Po prostu to jest rewelacyjny zapach. Ja non stop kończę i następna, nie? Więc to jest mój ulubiona i taka baza do kąpieli, do wanny, pod prysznic. Zapach do domu. Odkrycie zeszłego roku. Loris. To jest bardzo mocny, perfumowany zapach. Loris ma w swojej ofercie bardzo dużo zapachów. Pytacie mnie, gdzie można dostać te zapachy. Ja stacjonarnie dostaję, właściwie to teraz mama mi kupuje, w drogerii świętokrzyskiej Labo. Natomiast jeżeli sobie wpiszecie w Google, to myślę, że Labo też jest online, z tego co wiem, natomiast po prostu jak sobie wpiszecie na pewno czy na Allegro, czy gdziekolwiek po prostu w Google nazwę Loris, to wyskoczy Wam, gdzie można online kupić. Ja nie widziałam w Rossmanie, w żadnych drogeriach, w Hebe, w Naturze, nie widziałam tych zapachów. Tak jak mówię, stacjonarnie to jest Labo, drogeria świętokrzyska. To jest moje odkrycie, to są zapachy, które czuć pięknie. To jest bardzo mocny, taki perfumowany. Mój najulubieńszy to jest bursztyn i piżmo. Tutaj zużyłam też zielono. Jezu, bursztyn taki, piżmo. To jest mój ulubiony zapach. Mam nowy, dostałam od mamy. Teraz mam też zieloną herbatę. Teraz mam wrażenie, że bardziej czuję tą zieloną herbatę. Wiecie, mam teraz na przedpokoju i tak ją czuję bardziej. Nie wiem. Poprzednio jak miałam zieloną herbatę, to wydawało mi się, że ona jest taka trochę za delikatna, że tak tylko na początku było ją czuć. A teraz już mam drugi tydzień zieloną herbatę i ją czuję. Nie wiem. To jest natomiast bardzo mocny, ta właśnie patchouli i bergamotka, bardzo mocny, bardzo długo, właściwie do końca wyczuwalny, ale tak jak mówię i mam w zapasie, dzięki mamie, bursztyn i piżmo. To jest mój ulubiony zapach. Bardzo lubię Loris i to są jak na razie najlepsze, najfajniejsze zapachy do domów, jakie miałam. I które się sprawdzają i są długo. Tutaj jeszcze jedna zielona herbata i mięta. Mleczko oliwkowe do ciała, ziaja, sucha skóra. To jest chyba tak sucha i normalna. No to jest mleczko, które ja używam prawie że non stop. Testuję różne, nie wiem, czy tutaj będzie jakieś. Natomiast najczęściej powracam do tego mleczka. Po kąpieli. Bardzo lubię. Natomiast co do balsamowania i co do ciała, to jeszcze powrócimy w nowościach. Zużyłam, słuchajcie, szampon do włosów Green Farmaceu, tak? Green Pharmacy. Farmacy. Sobie zobaczcie. Green. Mnie zawsze to przeraża, słuchajcie, ta mucha.
Nie wiem, po co mucha jest tutaj. Co ma oznaczać ta mucha, wiecie, w załączeniu tutaj? Mi to w ogóle w pierwszej tam to się kojarzy, że coś to jest właśnie, wiecie, buchozol i tak dalej. No ale to jest szampon, słuchajcie, z pokrzywą. Pokrzywa zwyczajna na włosy normalne, im o efekt oczyszczający. Bardzo lubię, bardzo dobrze się sprawdza na moich włosach. To już jest chyba moja druga buteleczka. I teraz ostatnio właśnie skończyło mi się i pomyślałam sobie, że tej firmy, bo bardzo lubię, bo tu jest, wiecie, jeden skład, tak? I nie ma tutaj żadnych dodatkowych. Pomyślałam, że właśnie sobie wezmę taki. I tutaj też jest mucha. Widzicie? Nie wiem. Nie wiem, wiecie, motylek, już biedronka. No, no nie wiem, mucha to tak... Może to jest w ogóle jakaś taka pszczoła, co? W sumie pszczoła to może być, a nie mucha, nie? Nie wiem, ja w pierwszym odruchu miałam, że to jest mucha, ale to może być pszczoła, ale no te obrazki nie są jakieś fantastyczne. Natomiast wzięłam sobie mniszka lekarskiego, to jest na zniszczone suche włosy, efekt nawilżający, bardzo dobry. Zobaczcie już ile zużyłam, nie wiem czy to będzie widać. No nie zużyłam jeszcze połowy, ale bardzo dobrze na moje włosy działa. Także w ogóle... Ta firma jest bardzo fajna, to w Rossmanie. Te szampony kosztują 9 zł, bardzo fajne, wydajne. No i wiecie, jeden skład, bardzo ten mniszek lekarski mi podpasował. Co do włosów jeszcze, słuchajcie, to ten szampon jest świetny. Garniera Botanic Therapy, zielona herbata i pokrzywa. Ja tutaj mam... Bardzo wydajny ten szampon jest, tak pięknie pachnie, bo ja myjąc włosy, to najpierw biorę taki bardziej właśnie, nie bardziej, no biorę szampon taki oczyszczający, ziołowy typowo, tak, tutaj jest ten mniszek lekarski, który ma nawilżać, później nakładam odżywkę i co do odżywek, to zaraz jeszcze wrócimy i później myję jakimś innym szamponem i teraz właśnie w tym się zakochałam, chociaż nadal mam nowy ten. To jest też Garniera Aloe Hydra Bomb. To jest sztos. Uwielbiam ten zapach. Natomiast wyczaiłam ich zieloną herbatę. Tak, bo tutaj jest właśnie zielona herbata i pokrzywa. I aloes jeszcze z tego, co tam doczytałam mniejszymi literkami, więc naprawdę taka no, zapachowo świetna mieszanka i bardzo fajnie też mi się właśnie na włosy sprawdza, bo no, po odżywce myję jeszcze szamponem, ale właśnie zawsze innym. No tak mam, ale co do odżywek to zaraz jeszcze Wam pokażę, powiem, bo nie wiem, czy tutaj mam jakąś odżywkę skończoną. Nie pamiętam już, słuchajcie, no to już było jakiś czas temu. Jeżeli pytacie, jaki mam kolor na włosach, to U8. Teraz U8, a nie było U8, a teraz sobie zrobiłam, to było miesiąc temu. Farby do włosów L'Oreal U8, U9. Ja farbuję raz w miesiącu, najczęściej raz w miesiącu, więc ostatnio miesiąc temu U8, teraz 9U. Planuję w następnym miesiącu wypróbować 10, także U uniwersalne. Mi się dobrze sprawdzają, tutaj jest szampon do umycia, jest odżywka, lubię te farby, teraz mi się sprawdzają, więc to jest to. Mleczko oliwkowe demakijaż. Co
Co do demakijażu, to też zaraz jeszcze Wam wspomnę, albo może już teraz od razu. Schowałam tutaj, bo ja do demakijażu oczu używałam oliwkowego albo tego, demakijaż mleczko nawilżające. I odstawiłam, to zużywam oliwkowe, a to na razie odstawiłam, bo słuchajcie, zaczęło mnie prawdopodobnie uczulać. Od jakiegoś czasu budzę się ciągle ze spuchniętymi powiekami. Dużo różnych przyczyn jakby wyeliminowałam, sprawdzałam, ale należy sprawdzić. Słuchajcie, wiecie, zawsze ludzie, nie wiem czy ludzie, ale szukamy tak daleko, nie? A najczęściej to trzeba od jak najbliższych rzeczy zaczynać. No w każdym bądź razie ja jeszcze podejrzewam, bo właśnie mama mi powiedziała, że ją też uczulają płatki kosmetyczne, takie wiecie, kupowane w drogeriach i kupuję sobie w aptece. Ja zapomniałam, co one tam w składzie, czego właśnie nie mają, a te, które mają te, co kupujemy w drogeriach. Możliwe, że mnie też to podrażnia bardzo. Natomiast jak odstawiłam to mleczko i zastosowałam tołpy, takie cudo, było na promce. To jest, słuchajcie, tołpa Pure Energy Boost. Były dwa różne rodzaje. To są jagoda akai, wiśnia i jabłko bez mikroplastiku. I to jest taki płyn micelarny, który nie trzeba wodą zmywać. I po prostu nie miałam aż tak. W ogóle od tego zacznijmy, że to przepięknie pachnie. No to jest naprawdę taki booster energetyczny. Pachnie to tymi owocami. I normalnie oczy można przecierać całą buzię. No i jak to zrobiłam wieczorem, to rano już nie miałam aż tak opuchniętych. No widziałam ogromną różnicę. Więc ja też wypróbuję sobie inne płatki kosmetyczne. Więc będę musiała iść do apteki, kupić jakieś takie, wiecie, apteczne płatki do oczu, bo też możliwe, że po prostu te płatki mnie wszystkie uczulają. I wtedy znowu jeszcze raz wypróbuję, czy to ziaja mnie zaczęła uczulać, czy po prostu płatki. A może obydwie te rzeczy, więc zobaczymy. Też trzeba pamiętać, słuchajcie, to samo, co jest z kosmetykami, nie wiem, do ciała, zwłaszcza ja zauważam do włosów, tak samo farby, czy szampony, czy odżywki po jakimś czasie przestają działać, nie dają już takiego efektu, jakie dawały na początku, a czasami nawet potrafią uczulać, po prostu, więc trzeba zmieniać te kosmetyki, obserwować po prostu reakcje. Także to. Dziękuję. Gąbeczkę, to jest gąbeczka też, którą Wam pokazywałam w jednym z makijażów. I to jest gąbeczka z tego kaktusa takiego. Ja tutaj mam je, bo mam inną gąbeczkę, ale to była też gąbeczka taka z drogerii Labo. Okej, ale jak wiecie, była okej, bo tutaj mi się wystrzępiła, ale i tak wolę Kiehl's bambusową. Także to. O, właśnie. Tą wolę. Mydełko jedyne właściwe, które używam, które mam w kostce, tak? Mam w płynach, ale najczęściej do mycia rąk używam w kostce. Właśnie to jest Luxia kremowa. No to jest róża. Przepiękny zapach róż. Uwielbiam. O, tu nawet drugie jest. Tu mam maseczki, to zaraz powiem o maseczkach. Patrzę, co ja tutaj mam. O, właśnie a propos szamponu, to zużyłam ten właśnie. Fructis Aloe Hydra Bomb. Rewelacyjny. Uwielbiam zapach. Efekt nie przetłuszcza, nie obciąża włosów. O, to są maseczki, których użyłam.
Słuchajcie, Donna La Rive. Zapach, który przypomina Dolce & Gabbana Light Blue, którym pachnę, który jest moim basicowym zapachem i uwielbiam. Dostaniecie go w Rossmanie. Uwielbiam, no to jest moja taka baza, chociaż powiem Wam, że te moje perfumy francuskie, o Jezus, o, zobaczcie już jakie mam zużycie, to jest francuskie perfumy i to jest odpowiednik Armani Acqua di Dior, nie wiem czy dobrze wymawiam, ale napiszę tutaj Wam, zresztą pokazywałam Wam w jednym z filmów makijażowych. I powiem Wam, że jak pachnę tymi perfumami, jak pachnę tymi perfumami, to już słyszałam nieraz, że ślicznie pachnę. I jak zaczęłam ich używać, to wokoło ludzie wyczuwali, że to jest zupełnie inny zapach i że ślicznie pachnę. Jak o Donna La Rive, że wow, jaki fajny zapach, to tu, że śliczny. Więc to taka, wiecie, w odbiorze z zewnątrz, to takie słyszę właśnie określenia tego zapachu, że jest śliczny. No, lubię ten zapach bardzo. Także no, też zużycie jest spore, tak, lubię go. Ja się, to jest dość spora buteleczka, więc ja się psikam tylko rano, nie, mgła, no ale utrzymuje się. Liście zielonej oliwki, to jest hit, dzięki jednej z Was, cały rok mi towarzyszył, prawie cały rok chyba, ale to jak najbardziej jest odkrycie zeszłego roku, dzięki jednej z Was i uwielbiam po prostu. Jeszcze mam drugi koszyczek. W każdym razie teraz tak, słuchajcie, jeszcze jedna gąbeczka zużyta. Retimax 1500 to jest maść witamina A na przesuszone skórki, na, wiecie, jak gdzieś tam się przesuszy bardziej skóra, tak? Bardzo fajne. Jak mi się kończy, to kupuję nowe, też na stopy, bardzo fajne. Na stopy i dłonie, to co Wam pokazywałam też ostatnio, krem do rąk i do stóp Ziai, bardzo fajne, bardzo fajne. Zobaczcie, jakie już mam zużycie. Nie dękuję jeszcze, ale bardzo chętnie i fajnie mi się go używa, bardzo fajnie. Pasta bez fluoru Himalaya z ananasem. Tusz Eveline Varieté brązowy. To jest też hit. Używałam go chyba cały rok w zeszłym roku. W zeszłym roku go odkryłam i jest ze mną cały czas. Eveline Varieté brązowy. Zużyłam, słuchajcie, ten cień z Glam Shopu, bo on już tak wysechł. Bardzo fajny, taka baza pod cienie, sam cień po prostu taki różowiutki, ale taki blado, wiecie, pastelowy, bardzo fajny, bardzo fajny. Jest na moim kanale film z tym produktem. Tutaj się wyostrzy coś nam. O, to jest ten cień. On już wysechł, nic tu nie ma. Próbowałam sposobami. Bardzo fajny. Bardzo mi się rzadko zdarza, żeby coś tak, wiecie, do końca zużyć. Drugi tusz. Ten tusz właśnie starcza mi na miesiąc. Na miesiąc. I słuchajcie, to są dwa produkty Ziai, które mi się po prostu nie sprawdziły. C, B3. Ja nawet myślałam, żeby tam do ciała może zużyć, ale szczerze mówiąc, on leży, ten produkt u mnie ponad pół roku i nawet nie chce mi się. To jest fajny zapach, ale po prostu to jest
nawet nie chce mi się go zużyć, wiecie, do ciała czy coś, bo buzię bardzo mi ściągał i po prostu już za długo ze mną leży. To jest taki fail, nie wiem, mi ten produkt po prostu nie podpasował. Używam dużo mgiełek, ziai i żadna po prostu no nie ściąga mi buzi tak i no nie byłam zadowolona. Już wiele razy próbowałam, no i nie chce mi się. I tak samo, słuchajcie, ten produkt. Też z tej serii. No po prostu bardzo, jak to się w ogóle nazywa? Nocny krem maska. Pochodzenia naturalnego, multiwitamina. Multiwitaminowa maska. Też mi się nie sprawdzała, ściągała mi buzię. Tak samo jak to. Nie, po prostu żegnam się z tym. No, nie, nie. Natomiast odnośnie maski do włosów, no to słuchajcie, maska nawilżająca z kwasem hialuronowym Maesterium. To jest hit. To jest najlepsza maseczka ever, która najlepiej pielęgnuje w tym momencie moje włosy. To jest kwas hialuronowy. Kwas hialuronowy bardzo dobrze działał na moją buzię 5 lat temu. Teraz produkty, które mają kolagen, robią jakby lepiej mojej buzi. Rozumiecie? Kwas hialuronowy na moją skórę już aż takich efektów nie daje. I jak wybieram kremy do twarzy, to szukam raczej z kolagenem, bo kwas hialuronowy no nie działa już tak, wiecie, nie widzę już takich efektów, no skóra się zmienia. Natomiast kwas hialuronowy na moje włosy to jest po prostu cudo. Tak jak właśnie kolagen, bo też w maseczkach są kolageny, czy tam jakieś oleje obciążają bardzo, natomiast kwas hialuronowy rewelacyjnie. Mam wrażenie, że moje włosy są młodsze ode mnie, bo działa na nie jeszcze kwas hialuronowy, a na skórę już tak nie działa, po prostu. Bardzo dobrze działa ten kwas hialuronowy na moje włosy. One po prostu są gładsze, nie przesuszają się, dłużej trzymają świeżość. No po prostu, jak użyję innej maseczki, a mam tam, które zużywam, no to od razu widzę, że efekt jest nie taki jak po tej maseczce. W ogóle ja uwielbiam tą firmę, też miałam ich szampony, także bardzo lubię. Jedyne co, o, no to widzicie, że ta buteleczka trudno później pod koniec jest, bo to jest bardzo gęsta odżywka, ale dzięki temu starcza na długo. Po prostu później sobie odkręcam tutaj ten korek i tak dozuję. Mam tutaj następną, o widzicie, ona jest bardzo taka gęsta. Więc trzeba tam ją wstrząsnąć. No, to jest taka jedyna wada, ale to jedyna wada, którą ja mogę przeboleć, bo efekty są piękne. Może przepiję sobie teraz, bo w gardle trochę zaschło. A jeszcze a propos właśnie tego uczulenia, słuchajcie, to też właśnie odstawiłam tą dermikę, bo też nie wiem, czy to nie ona, ale bardzo fajny ten płyn jest. To jest ta luksusowa woda. Luksusowa woda micelarna z francuską wodą termalną do makijażu twarzy, oczu, ust, każdy rodzaj cery. Już miałam ją na wykończeniu, ale też na razie odstawiłam. I to też na razie odstawiłam. To jest Equilibra Aleo Tonico Delicato, nie? Bardzo fajna, taka naturalna. To w naturze kupiłam. Ale też na razie te produkty odstawiłam i tylko używam w tym momencie taupy, żeby wyjść z tymi oczami, wiecie... Po prostu, żeby, wiecie, żeby wyjść z tymi oczami i zobaczyć, a jak kupię sobie te płatki, wiecie, z, a jak
zakupię sobie płatki w aptece, to wtedy zacznę od początku testować, czy to te produkty w połączeniu, czy nie. Maseczki, bardzo fajna maseczka, kolagen, QWERT, bardzo fajna, dobrze dopasowująca się do twarzy, taki dająca blask, fajny taki, wiecie, lifting, bardzo fajna. Ja w okresie zimowym bardzo lubię używać maseczek, to jest mój taki jakiś, to jest taki mój, wiecie, rytuał. Krzywo chyba jesteście trochę, sorry, się coś przekrzywiło, sorry. Kimoko, to już nie pierwszy raz Wam pokazuję tą maseczkę, wracam do niej, to jest Alge Complex Moisturizing, bardzo fajna, taka orzeźwiająca, nawilżająca, dobrze dopasowująca się, fajna. Tutaj taka maseczka Pearl, na prące były w Rossmanie, bardzo fajna, bardzo fajnie, dobrze się dopasowująca, ekstrakty z pereł, owocu pigwy i portulaki pospolitej, które zapewniają Twojej szorstkiej skórze rozjaśnienie i nawilżenie. W każdym razie tak, ta perła bardzo fajnie tak nawilżyła buzię. Bardzo fajna maseczka i dobrze się dopasowująca. L'Oreala ekstrakt wieku, maska w płachcie ujędrniająca, pro retinol, też fajna. Ona jak jest w promce, przecenie, to ją też kupuję. Też jest fajna, dobrze mi się sprawdza. I słuchajcie, tutaj gdzie mam, to już bym sobie właśnie wyrzuciła Linda mydło peelingujące z dodatkiem lufy. Kupiłam to mydełko, słuchajcie, w Biedronce i jest po prostu niesamowite. Ma takie drobinki. I wiecie, co jest w tym niesamowite? W ogóle taniutkie jak barszcz. To, że jest delikatne. Ja nie lubię jakichś takich mocnych peelingów. Nie potrzebuję. W każdym razie nie czuję takiej potrzeby. Ono dosłownie pachnie jak świeże pranie. Naprawdę. Jak je używacie. Oczywiście później ten zapach znika. Ono jest delikatne i bardzo takie... No fajne, ale chciałam Wam pokazać, bo to takie niby nic, ale mega fajnie mi się to sprawdza. I naprawdę ono pachnie jak czyste pranie. Więc jak lubicie takie zapachy, no to polecam Wam bardzo fajne mydełko. Także o, i jeszcze właśnie, słuchajcie, taka szczotka. No po prostu to jest coś fantastycznego. Teraz wyrzucę, ale pokażę Wam w Rossmanie. Jezu, jaka ona jest mięciutka i fajnie rozczesuje włosy, nie ciągnie. To jest biodegradalne, naturalne materiały z kukurydzy i manioku. To jest właśnie z kukurydzy i manioku. W ogóle taki ładny beżowy kolor, taki liść. No rewelacja. Naprawdę rewelacja. Ja w ogóle tej firmy kupuję szczotki, ale ostatnio to tą taką bambusową, taką drewnianą, ale chciałam coś nowego i to jest tak miękkie w ogóle i tak lekkie, że i w ogóle ładne. Bardzo fajna szczotka. To tak właśnie tutaj położyłam, żeby tak przypomnieć. To jest takie niby nic, ale jak potrzebujecie rozczesać włosy, czy na mokro, czy tam rozłożyć jakąś odżywkę, czy coś, to naprawdę właśnie pod prysznic, bo ona wygląda jakby była z plastiku, nie? Ale to jest właśnie z kukurydzy i z manioku i to woda spływa i macie suchą od razu, więc no jest rewelacyjna. I przepiję może. Zbliżamy się do wisienki na torcie. To jest zużyta buteleczka, olej żywokostowy z gojnikiem. Dzięki Szusz,
która w swoich vlogach pokazywała ten olej. Ja go zaczęłam stosować, powiedziałam w ogóle mamie, mojej mamie, której się przypomniało, że ona też stosowała olej żywokostowy, ale jakby żywokost, słuchajcie, na spirytusie. Stosowała go, kiedy miała poważne problemy z nogą. Do tego stopnia poważne problemy, że jak później się okazało, miała złamaną kość, która się zrosła. A moja mama używała właśnie żywokostu. Zrosła się, słuchajcie, do tego stopnia, że jak moja mama poszła po jakimś czasie do lekarza, jak zrobili jej prześwietlenie, to lekarz po prostu nie wierzył, że ona nie czuła bólu i jak mogła jej się ta kość zrosnąć. Moja mama używała żywokostu, tylko na spirytusie. To był zrobiony taki, bo w Świętokrzyskim też można zerwać żywokost i tak, to takie działanie, więc ja w ogóle właśnie zaczęłam używać tego oleju na nogi, na ciało. Nie widzę na razie jakichś takich, wiecie, wowowych efektów, bo to trzeba jakiś czas postosować. Natomiast na rany jak najbardziej, bo miałam w ostatnim czasie tutaj na palcu, po prostu coś mi weszło, wiecie, tutaj pomiędzy paznokieć, a tutaj tą strefę, no to już teraz nic nie widać, a nosiłam długo plasterek. Niedługo, właśnie dzięki olejowi to po prostu z dnia na dzień mi to zaczęło znikać i po prostu ciało zaczęło wyrzucać to, co mi tam weszło. Po prostu, wiecie, między tutaj tą przerwę, między, no tutaj, jak jest skórka, taka zadra. Takie coś, co musiałam przekuwać, co wychodziło i tak dalej. Ale jak smarowałam tym olejem żywokostowym, to normalnie z dnia na dzień po prostu to się regenerowało i ciało wyrzuciło to. Jak się zraniłam ostatnio gwoździem, posmarowałam sobie jeden dzień i już na drugi dzień miałam wszystko gładkie. Po prostu cudo. To naprawdę na takie rany bardzo, po prostu można zobaczyć ten efekt szybko. Natomiast dłuższe efekty, nie wiem, na celulitis, na jędrne ciało i tak dalej, no to trzeba poczekać. Ja dużo chodzę, też sobie zaczęłam, wiecie, też właśnie zużyłam tą buteleczkę, bo na nogi, na stawy, no żeby wzmocnić ten organizm. Czy widzę jakieś większe efekty? Nie do końca. Widzę, że w pewnych miejscach ta skóra lepiej wygląda. Trochę zaczęłam używać tego oleju pod oczy. Nie widzę jakichś większych efektów. Nie mogę więcej, tak wiecie, powiedzieć z wielką... Wiecie, nie mogę powiedzieć więcej, jak działa na skórę, na jej, nie wiem, jędrność i tak dalej, bo nie widzę aż takich efektów, ale to też jest za krótki okres, taka jedna buteleczka, tak myślę, mam drugą już i będę stosować, stosuję w pewne miejsca. No i chcę dać czas tej buteleczce do końca, tak? I zobaczę, jakie będą efekty. Natomiast tak jak Wam mówię, moja mama stosowała tylko na spirytusie właśnie żywokost i po prostu uratował on ją w dużej mierze. Oczywiście to jest też, pamiętajcie o tym, że to też jest nastawienie człowieka, podejście człowieka, ogólna kondycja też zdrowia, ale tak on w dużej części pomógł mojej mamie, że normalnie raz, że miała w ogóle złamanie, o którym nie wiedziała i później ta kość w ogóle sama się zrosła, że lekarze do tej pory nie wiedzą w ogóle, jak to się stało i jak to było możliwe, no bo to było takie złamanie, że już tak. No, że ona w ogóle to przeszła i w ogóle, wiecie, smarowała sobie po prostu żywokostem. Oczywiście brała lekarstwa nam przeciwbólowe i tak dalej, ale nic więcej wielkiego nie robiła. Jakoś się zrosła.
Także to jest naprawdę wow. Tak jak mówię, na rany otwarte ja też widzę od razu efekty, że po prostu ta skóra się momentalnie goi. Co do innych efektów więcej, to na pewno Wam poopowiadam. On tak pachnie w ogóle tak takim żywokostem właśnie, takim czymś takim zielonym, trochę spróchniałym, takim, no, to nie jest takie, wiecie, pachnące, piękne, ale to się wchłania. Też pamiętajcie po prostu o tym, że każdy z nas jest inny i na każdego coś innego będzie działać w większej mierze, na kogoś innego w mniejszej mierze. I często ludzie mówią, a, bo to mi nie pomaga i tak dalej. Zauważcie jeden fakt, no wszyscy jesteśmy ludźmi, ale każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma serce, wiecie, narządy, ale to wszystko niby to samo, a u każdego co innego działa. Dlaczego jest tyle różnych specyfików, lekarstw nawet? Bo nie na każdego będzie działać to, więc pomimo, że jesteśmy podobni, to jesteśmy różni i po prostu jeżeli czegoś nie spróbujemy, no to nie wiemy, czy to zadziała. Też nastawienie jest, samo nastawienie jest ważne. Mojej mamie dosłownie, jak ja jej o tym powiedziałam, o tym oleju, że zaczęłam go stosować, to mojej mamie się przypomniało w ogóle, że ona go stosowała wtedy, kiedy miała to złamanie, o którym nie wiedziała. A samo jej nastawienie było takie, no coś tam mnie boli, no noga, coś tam, no już ten wiek. Ona w ogóle nie dopuszczała, wiecie, że coś tam się w ogóle dzieje. Nie no, trzeba chodzić, coś tam się dzieje. Wysmaruje się tu ziołami, właśnie żywokostem, bo podobno dobrze działa. Samo nastawienie, wiecie. To jest w ogóle taki mindset. Zresztą każdy, nawet lekarz Wam powie, że zdrowie pacjenta też zależy w pierwszej mierze od jego nastawienia, po prostu. I tak jest ze wszystkim. Rozgadałam się na koniec, ale no chciałam powiedzieć o tym żywokoście, tym bardziej, że to dzięki Szusz. Też go kupiłam, bo byłam ciekawa po prostu. No i cała ta historia, później przekazałam mamie, mamie się mojej przypomniało, że ona go używała, więc no taka po prostu historia. Przepijamy. Także to wszystko. Mamy Cruelle. Życzymy Wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego w tym nowym 2024 roku. Dajcie znać, co u Was, jakie Wy produkty lubicie, jakie Wam się sprawdziły w zeszłym roku, a jakich totalnie nie lubicie i się Wam nie sprawdzają.